Ocena Macieja Dowbora na temat powrotu Katarzyny Dowbor do programu Pytanie na śniadanie jest pełna pozytywnego entuzjazmu. Podczas prezentacji ramówki Polsatu, Pudelek zapytał go o wielki comeback jego matki do świata telewizji. Dowbor spekuluje, że decyzja TVP może sygnalizować istotne zmiany w podejściu pracodawców. Katarzyna Dowbor stała się ostatnio centralną postacią w polskim show-biznesie. A jej powrót do telewizji polskiej okazał się prawdziwą sensacją. To wydarzenie stało się strzałem w dziesiątkę dla całej ekipy TVP, gdzie każdy sukces teraz jest ceniony jak złoto kropka w trakcie prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Reporterka Simona Stolicka zapytała Macieja Dowbora o pierwsze wystąpienia jego matki przed kamerą po powrocie. Dziennikarz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy z jej ekranowym partnerem Rudym, który okazuje się być jego kolegą z podstawówki w Toruniu. Dowbor wyznał, że mimo iż nie mógł obejrzeć debiutu ze względu na pobyt za granicą, to słyszał same pozytywne recenzje. Maciej Dowbor wyraził nadzieję, że powrót jego matki oznacza rozpoczęcie nowej ery w mediach. Skupionej na umiejętnościach i doświadczeniu dziennikarzy, zamiast jedynie na młodzieńczej aparycji, kropka cieszy się z faktu, że kobiety w Polsce mają możliwość pracować w mediach nawet po 60. czy 65. roku życia, co według niego potwierdza, że istotne są umiejętności i doświadczenie zawodowe, a nie jedynie liczby w metryce. Zauważa, że sytuacja zawodowa kobiet, zwłaszcza w starszym wieku, jest trudna. Ceo czyni sukces jego matki inspiracją dla innych. Dodatkowo Maciej Dowbor poruszył temat kontrowersyjnego rozstania, które kilka miesięcy temu miało miejsce między jego matką a obecnym pracodawcą. Choć unikał konkretnych detali, podkreślił, że jego matka świetnie sobie radzi, Ceo potwierdza jej obecne zatrudnienie w Polsacie. Podsumowując... Dowbor podkreśla, że doświadczenie zawodowe i umiejętności są kluczowe, a fakt, że kobiety mogą kontynuować karierę w mediach po 60. roku życia, stanowi pozytywny znak dla wszystkich.